Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik klcw. Dzień dobry, witam państwa Hanna Maria Giza. Zanim opowiemy o Antarktydzie najbardziej tajemniczym kontynencie to chcę państwa poinformować, że na zakończenie naszej audycji podziękuję imiennie wszystkim patronkom i patronom darczyńcom, dzięki którym w, i dzięki ich wpłatom na konto patronite.pl klcw mogę dla państwa swoje audycje nagrywać. A teraz. Wyruszamy na wielką wyprawę. Antarktyda jest najbardziej tajemniczym kontynentem na kuli ziemskiej. Naukowcy, m.in. Matt King z Uniwersytetu Tasmanii, mówią, że lepiej rozumieją Księżyc niż Antarktydę. To przedziwne miejsce na Ziemi zawiera około 90% światowego lodu, a tym samym około 70% ziemskich zasobów słodkiej wody. Gdzie grubość lodów w podlodowcowym basenie Astrolabe na ziemi Adeli sięga 4897 metrów. Wyobraźcie sobie, że ten cały lądolód uległ stopieniu. Wówczas poziom mórz wzrósłby o mniej więcej 60 metrów. A kiedyś był to zielony kontynent, po którym brykały. Dinozaury, czy to możliwe? Jaka jest prawda o Antarktydzie? Ja myślę, że na te pytania wszystkie odpowie nam nasz gość, pan profesor doktor habilitowany Marek Lewandowski, geofizyk, geolog, paleomagnetyk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Magnetyzmu. Witam pana pani profesorze. Dzień dobry pani. I kłaniam się Państwu. A współpracują ze mną Bartosz Panek, Polskie Radio i John Bichem. Panie profesorze, zanim porozmawiamy o tym, czy Antarktyda rzeczywiście była kiedyś zielonym lądem, proszę powiedzieć, jak to się stało, że Antarktyda, która ponad 170 milionów lat temu stanowiła część superkontynentu Gondwany, stała się oddzielnym. Siódmym kontynentem na naszej planecie. Kiedy i jakie procesy spowodowały, że znalazła się na biegunie południowym, bo przecież wcale tam nie była. No, w tym czasie rzeczywiście nie było. W tym czasie dochodziło do zwykłych zresztą w historii Ziemi, rearanżacji płyt litosferycznych. Każda płyta niesie ze sobą jakiś ładunek. Geologii, czyli niesie ze sobą albo skorupę oceaniczną, albo kontynentalną, albo wręcz jedną i drugą. I takie płyty litosferyczne są w odwiecznym kontredansie. Ten kontredans trwa od prawie 4 miliardów lat. I dalej trwa? Dalej trwa. Wszystkie kontynenty są w ruchu. W czasie naszej rozmowy przesuniemy się razem z naszą Europą, odrobniutki fragment milimetra. I jeżeli złożymy te fragmenty milimetra przez rok, to wyjdzie nam około 2-3 centymetrów rocznie. Przesuniemy się. Przesuniemy się. W którą stronę? W tej chwili na północny wschód zmierzamy. Ale goni nas Afryka, która już się z nami zderza, już powoduje powstawanie gór na południu Europy Orogenezie Alpejskiej, a za 100 milionów lat niewątpliwie połączy się z nami, tak, że nie będzie żadnego akwenu morskiego pomiędzy Afryką a Arawą. Czyli morze śródziemne zniknie. Zniknie. Czyli jak to się działo? Afryka oddzieliła się od Antarktydy, jak przeczytałam, około 160 milionów lat temu, prawda? Tak. Następnie na początku Kredyt, czyli 125 milionów lat temu. Odłączył się subkontynent indyjski. I potem, już tak dalej, pod koniec okresu kredowego, no to już było bliżej, 66 milionów lat temu, na Antarktydzie, połączonej wtedy z Australią. Jeżeli się nie mylę. Nie myli się pani. Czy to możliwe, że występowały wtedy jeszcze klimaty tropikalne i subtropikalne? Tak, dlatego że. I obydwa te kontynenty, Australia i Antarktyda, połączone ze sobą tak mniej więcej przez poprzednie 3 miliardy lat. Chociaż tego do końca nie wiemy, ale fragmenty tych dwóch kontynentów, taka formacja pilabara w Australii Północno-zachodniej i formacja Kapwal w Afryce stanowiły, pierwotny najbardziej pierwotny kontynent jaki znamy te dwie grupy były połączone w tak zwaną Walbarę czyli najwcześniejszy identyfikowalny przez nas yy, dający się zidentyfikować kontynent i to było tak, mniej więcej 3,5 miliarda lat temu 3,6 miliarda lat temu od tamtej pory Australia i i, a, I Antarktyda były nieodłącznymi siostrami. Wędrowały razem, zajmowały swoje położenie w różnych. Ale były złączone, sklejone. Były złączone, były, z Tak, no Czyli stanowiły jeden kontynent. No, stanowiły jeden kontynent razem z, z Afryką. No właśnie. Tak przypuszczamy. Ale to pani. Ta wiedza nasza na temat paleografii. Ja się zapytać na jakiej podstawie. Ta wiedza, wiedza jest bardzo uboga i my bardziej tworzymy obrazy, które później, będziemy, którym będziemy zaprzeczać albo będziemy potwierdzać, czyli będziemy działali z pewną pragmatyką naukową zaproponowaną przez Popera, Będzie ta, ta wiedza sprawia, że my te obrazy malujemy ale sami wiemy że one mogą być tylko pewnym przybliżeniem do prawdy to nie jest tak że możemy z całą pewnością powiedzieć że tak się działo szczególnie działo się w te 3,5 miliarda lat temu no to jest szmat czasu jak potoczyła się historia geologiczna i paleontologiczna tego lądu jak to się stało że Około 23 milionów nastąpiło ochłodzenie i około 15 milionów lat większą część oddzielonej już, jak rozumiem, Antarktydy zaczął pokrywać lód. Co się wydarzyło? To Jakaś jest... katastrofa musiała się stać. To, to jest pytanie, które sam sobie stawiam od wielu lat, ale odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że ona nie zawiera tylko jednego elementu czy no, jednego aspektu, jednej przyczyny, która, z której można by było wywieźć całą historię. Myśmy stanęli tak mniej więcej 3,5 miliarda lat temu, ja zaraz wrócę do tej konfiguracji, ale znamienne jest właśnie to, że od tamtego czasu, od pojawienia się pierwszego kontynentu, w tym czasie zresztą Ziemia była pokryta. Cała była pokryta wodą. Kontynenty one tworzyły wodą? Się wodą. Kontynenty tworzyły się pod powierzchnią wody, jeszcze nie były wynurzone, ale. Bo jest termin kontynent geograficzny, prawda? Czyli coś masy lo, y, y, skał, które są ponad powierzchnią wody. Na ale, zewnątrz. Na, no powyżej. Ale Skały mają charakterystykę petrologiczną, czyli budowy wewnętrznej, i, i właśnie tych, tej najlżejszej frakcji, która się odmieszała. Od momentu, kiedy Ziemia stopiona zaczęła frakcjonować grawitacyjnie. Najcięższe, poszły, najcięższe skały czy najcięższe pierwiastki poszły do środka siłą grawitacji, a najlżejsze stały się z biegiem czasu kontynentami. W tym czasie, czyli 3,5 miliarda lat temu, nie, mieliśmy kontynenty jeszcze całkowicie pod wodą, ale one powoli zaczęły się wynurzać. I pierwsze oznaki tego wynurzenia mamy w stromatolitach. To są takie maty glonowe, które tworzą się w bardzo płytkich wodach. I stromatolity powstają właśnie gdzieś 3,5 miliarda lat temu. Powoli pojawiają się kontynenty nad powierzchnią oceanu. One przyjmują już formę takich kontynentów w naszym dzisiejszym rozumieniu tego słowa. I te kontynenty, napędzane ową, owym gradientem temperatury między jądrem a powierzchnią, zaczynają wędrować. Jest ich coraz więcej, zaczynają się zderzać. Te, które się zderzyły, często już pozostają na powierzchni wody, tworząc kratony. I taki kraton powstał mniej więcej 2,5 miliarda lat temu z kolizji. Kilku wcześniejszych fragmentów skorupy kontynentalnej. Ona jest za lekka, żeby się pogrążyć, więc ona będzie zawsze unosiła się ponad, ponad cięższymi skałami. I wtedy, kiedy kontynenty się zderzają, tworzą góry, czyli orogeny. Najpierw to jest zjawisko orogeny, bo to one mają swoje korzenie, wynurzają się również na nad powierzchnię. I tak taki szef po świecie, kontynenty się sklejają, tworząc, coraz większą strukturę. I ta struktura po milionach lat ona jest już na tyle dojrzała, że nazywamy ją kratonem. Ona jest sztywna, Kratoniczna. Kraton od tego, od tego słowa Greckiego wywodzi się, nazwa tej części, tej części skorupy kontynentalnej. I taki kraton, już zachowuje się jak oddzielna jednostka. Jeden kraton, na przykład A, kraton B, kraton C, one się zderzają i rozchodzą. Ciekawe, że one się rozchodzą w miejscach, kiedy najczęściej się zderzają, czy pękają wzdłuż tych blizn. Dlatego mniej więcej 2 miliardy, niecałe 2 miliardy lat temu, miliard 700. Kratony zderzyły się, tworząc osobliwą konfigurację. W centrum tej konfiguracji znajdowała się Antarktyda. Przylegała do niej Ameryka Północna, przylegała do niej Afryka, przylegała do niej Australia. Ameryka Północna. Północna. I, przylegały do niej, I przylegały do niej również fragment, który dzisiaj jest częścią Azji, czyli dzisiejszy półwysep Dekan. To był również fragment, fragment tej konstrukcji. Ta konstrukcja nie wytrzymała długo jak w złym małżeństwie ona się rozpadła. A Ameryka Północna oddzieliła się od Antarktydy. Ale w chwilę później znowu się z nią połączyła, tak jakby się zwarły ponownie. I w, na tym szwie powstała dzisiejsza granica Antarktydy Wschodniej, Czyli góry transantarktyczne. To jest pozostałość po tamtym zderzeniu. To jest zachodnia część Antarktydy wschodniej. Jaka siła spowodowała to, że Antarktyda została zepchnięta na ten południowy biegun? Bo przecież, skoro y, była połączona z Ameryką Północną. Tu tam też jeszcze Grenlandia się kłania. Proszę brać pod uwagę czas. To są miliardy lat. No dobrze, ale całą tę Antarktydę, cały ten kontynent coś zepchnęło. Ta na sama południe. siła ta sama siła, która spowodowała. Na biegun. Ta sama siła, która spowodowała powstawanie Atlantyku. Kontynenty nie odróżniają biegunów w swoim w swojej wędrówce nie odróżniają biegunów. Inna sprawa, jest ciekawe jest to, że, że, że nie było do tej pory takiej konfiguracji, w której kontynenty byłyby na biegunie północnym. One zawsze z jakiegoś powodu ciążą do południowego, ale to już... Ale Antarktyda, która jest tym kontynentem na biegunie południowym, jej odległość od innych kontynentów w tej chwili wynosi 1000 kilometrów od Ameryki Południowej, od Australii 3100. Od Afryki 3980, czyli o jak gdyby odepchnęła te wszystkie kontynenty od siebie. Powiedział pan profesor, że Antarktyda, siedzieli na Antarktydę wschodnią i zachodnią. Dlaczego jest ten podział? Co jest tą linią podziału? Dlaczego? I co to znaczy? Dlaczego one się różnią wschodnia od zachodniej? Właśnie dlatego, że wschodnia, czyli nazywana jest również Wielką Antarktydą, jest kratonem, jest ukształtowanym w dalekim, głębokim prekambrze kontynentem, który zachowuje się jak sztywna masa lądowa. Ona stabilna. No, tak, ona jest stabilna, sztywna, może pękać, ale nie rozpadać. Natomiast Antarktyda Zachodnia jest fragmentem niezwiązanym genetycznie z Antarktydą Wschodnią, jest melanżem fragmentów kontynentalnych, takich ścinków, takich teranów doklejonych do zachodniego, do zachodniej krawędzi Antarktydy Wschodniej. I ten kolaż mikrokontynentów, on pochodzi z różnych miejsc, ale on kolejno w tym miejscu przybijały, dokowały różne przyklejały. fragmenty, przyklejały się i one dzisiaj stanowią Część kontynentu, ale nie są z nim związana kratonicznie. To jest inny rodzaj skorupy ziemskiej, co więcej, poddany jest, znaczy inny rodzaj. To jest też skorupa kontynentalna, chociaż fragmenty mogą należeć do pewnej kategorii skorupy mieszanej, ale to jest, powiedzmy sobie, temat oddzielny. W każdym razie ta Antarktyda Zachodnia, której fragmentem jest również Półwysep Antarktyczny, ta jego zachodnia część, jest elementem w stosunku do Antarktydy Wschodniej geologicznie obcym. Jego pochodzenie wiąże się również z termiką wgłębną pod kontynentem antarktycznym. Dlatego, że tam przy, przypuszcza się, że plama gorąca, czyli takie pióropusz płaszcza, bardziej gorące skały, one... W, w pewnym sensie regulowały czy kontrolowały dynamikę tych y, y, płytek litosfery. W każdym razie góry transantarktyczne to jest zachodni... Zachodnia granica Antarktydy Wschodniej. Czyli to jest to, co dzieli obie Antarktydy? To, co dzieli, tak. Czy te góry powstały dlatego, że się tam bez przerwy zderzały te dwie części Antarktydy? I, i to jest ten problem, o którym zaczęliśmy mówić na początku. Dzisiejsza geologia Antarktydy to są kartki z powieści. Mamy tylko kartki. Większość przykryta jest lodem 4,5 czy 5 kilometrów. Dla nas to jest zagadka. My spekulujemy w dużej części na fragmentarycznych obserwacjach, dlatego, że skały gór transantarktycznych pojawiają się na powierzchni, mogą być poddane analizie geologicznej. Stąd wiemy, jaki jest ich wiek i z czego się składają. Są tam, są tam na przykład pokłady węgla. Podobno największe na świecie. Czyli... Och, głośno tego nie mówmy. <noise> Ona sobie da radę, ta Antarktyda. <noise> Spokojnie. Więc i, i, to oznacza tylko tyle, że wtedy, kiedy się tworzyły te pokłady, musiała być roślinność. No bo węgiel kamienny nie bierze się z niczego, tylko z roślinności, która została tam obumarła, pogrążona, a następnie przekształcona w węgiel. A więc ta część Antarktydy z pewnością była w takiej strefie, w której powstawały pokłady węgla karbońskiego. One powstawały w Europie, powstawały również na Antarktydzie. Czyli wchodzimy w ten, do, dochodzimy do tego momentu, kiedy Antarktyda zaczyna odrywać się od Afryki. Wtedy znajdują się w strefie subzwrotnikowej, czyli tak mniej więcej 40. 30-40 stopni na południe. Odrywają się od Afryki i żeglują razem Antarktyda i, i Australia. Żeglują razem, oddzielając się od, ruchem na wschód od Afryki. Jednocześnie od Afryki odrywa się fragment, który zamiast na wschód leci na północ. I to dosyć szybko z jakiegoś powodu. To był Dekan. On uderza w Azję, i z tej kolizji powstają Himalaje. Między 30 milionów lat temu Dekan uderza już w kontynent, uderzyć, kontynent. Że takie wielkie góry się się Himalaje? Bardziej znany fragment Himalajów dla nas to oczywiście Mount Everest. I proszę sobie wyobrazić, że jest na Antarktydzie takie miejsce. Które znajdowało się bliziutko tego fragmentu dekanu, który uderzył w Azję i spowodował wypiętrzenie najwyższej części Himalajów z Monteverestem. Kiedyś ten fragment leżał bliziutko pewnego punktu na Antarktydzie, który z kolei znajdował się bliziutko południowo-zachodniego, Cypla Australii, tam na południku, gdzie jest Perth, mniej więcej. Te trzy miejsca były bardzo blisko siebie. I to miejsce dziś to Aza Bangera, gdzie Polska ma swoją stację antarktyczną. To miejsce jest szczególne ze względu na badania geologiczne. To jest nasz taki punkt obserwacyjny, z którego możemy oglądać historię geologiczną Antarktydy, ale również i innych kontynentów, ich kolizji. I łączenia się. I teraz, co jest ciekawe w tym wszystkim, to to, że w tej wędrówce na wschód, w którymś momencie Australia oddziela się od Antarktydy. Australia idzie w kierunku równika na północ, znajduje się w specyficznej strefie klimatycznej, gdzie powoli zamienia się w pustynię. A Antarktyda z kolei, przemieszczając się na południe, napotyka na biegun. A na tym biegunie promieniowanie słoneczne jest już bardzo osłabione. Co więcej, prądy oceaniczne, które wpływają na klimat, przestają docierać do Antarktydy, zamieniając się w jeden taki pas wokół antarktycznego prądu, który nie dopuszcza ciepłych prądów z północy ku południowi. I jak płynęliśmy do oazy Bangera, to z doświadczenia własnego, z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że jeżeli temperatura wody na północ od tego frontu jest 12 stopni, to po przekroczeniu tego frontu to się odbywa w godzinę, może. Po godzinie jest, temperatura jest 2 stopnie. Panie Spada profesorze... dramatycznie, i zatem Antarktyda znajduje się w zimnym miejscu i zaczyna pokrywać się lodem. Doktor Vanessa Bowman, badaczka historii klimatu z University of Leeds, twierdzi, że, cytuję, 100 milionów lat temu Antarktyda była pokryta bujnymi lasami deszczowymi. Że dzisiejszy lodowy krajobraz wówczas bardziej przypominał pejzaże, które znamy z Nowej Zelandii. Na jakiej podstawie wysuwa się takie twierdzenia? Co jest dowodem? Pan profesor powiedział o węglu, ale czy to wystarczy? Czy, czy rzeczywiście Antarktyda była kiedyś takim zielonym? bujnie kwitnącym lądem, po którym hasały dinozaury. Tak, Czyli jak pani... wyglądała wtedy ta Antarktyda z tymi zwierzętami, z tymi lasami tak dawczowymi? Afryce. Antarktyda I co z tego zostało? była częścią Gondwany i z tego zostały skamieniałości. To po skamieniałościach, które datuje się... I na, na, w czasie geologicznym możemy wywieść, jakie zwierzęta, jakie rośliny mieszkały na Antarktydzie czy rosły na Antarktydzie 100 milionów lat temu. I te skamieniałości znajdujemy w oazach, w oazach skalistych na powierzchni Antarktydy. To tylko kilka procent powierzchni Antarktydy stanowią oazy skaliste plus takie, czyli takie fragmenty pojedyncze wystające ponad lód. I z nich możemy się dowiedzieć, jaka była, szczątkowo oczywiście, jaka była historia Antarktydy. To są właśnie owe kartki, o których mówiłem, wyrwane z powieści. Całej powieści nie złożymy, możemy tylko snuć domysły, jaka, jaka była fabuła tej księgi. Poprzez pewne analogie do innych obszarów, które znamy, możemy wnioskować tak, jak pani doktor z Nowej Zelandii. To jest oczywiście prawda, dlatego że skamieniałości nie kłamią. Kiedyś uważano belemnit za strzałkę pioruna, ale dzisiaj wiemy, że to jest rostrum belemnita, czyli pływającego zwierzaka w oceanie z rodzaju nautuli Loidea. Skamieniałości nie wprowadzają nas w błąd. One datowane metodami geologicznymi i radioizotopowymi, jeżeli są tam skały magmowe, które są, są blisko skał osadowych, w znajdujemy skamieniałości, to wówczas taka sekwencja tych wszystkich zapisów geologicznych daje nam całą powieść. A my w tej chwili mamy ze względu na sytuację której Antarktyda pokryta jest grubą warstwą lodu. I co pod tym lodem? A co pod tym lodem, to jest zupełnie... To inna bajka. My no nie bo mamy rdzeń. o oazach, czyli tam, gdzie stosunkowo łatwo... Bo to jest na powierzchni, na powierzchni gdzie jest stosunkowo Oaza Bangera łatwo Bangera przy... Jest tego przykładem. A co się kryje pod tymi lodowcami? Co tam jest pod tym tam grubym lodem? Tam jest pogrążony kontynent, którego topografię możemy... Odnaleźć metodami radioglaciologicznymi, to znaczy przez penetrowanie falami radiowymi, radarami, możemy odczytać one. Te fale łatwo przechodzą przez lód, odbijają się od powierzchni skalistej i mamy bardzo dokładny obraz tego, co się dzieje pod lodem. Jak mi się wydaje dzisiaj, no to już ta rzeźba terenu, z skalistej, czy skalistego kontynentu, jest nam dobrze znana. Czyli naukowcy Ale dysponują wie... takimi narzędziami, że nie muszą podnosić tej całej Ani nie muszą czekać, lodowca, aż to się, stopi. Aż się a stopi. A z wyjątkiem jednego, żeby nie zajrzeć. mamy dostępu do skał, czyli nie możemy wziąć próbek. Nie mamy żadnego wiercenia, które wyciągnie nam rdzeń z Antarktydy. Te wiercenia, które były do tej pory w lodzie, było kilka, Wiercenia były do 4000 metrów. Nawet? 4000 metrów. Wastok sięgnął mniej więcej tej głębokości 3,5 tysiąca. To były wiercenia europejskie. Nie pamiętam w tej chwili no i szczegółów, okazało. ale to, to, to jest parę kilometrów. Więc z tego zapisu rdzeni lodowych my możemy odczytać historię klimatyczną Antarktydy za ostatnie mniej więcej 800 tysięcy lat. I z tych rdzeni wyciąga zapis w tych rdzeniach lodowych specyficznych danych geochemicznych, to znaczy składu izotopowego tlenu i z analizy zawsze w lodzie ukrytych bombelków, które stanowią próbki dawnej atmosfery, możemy odczytać historię klimatyczną na Antarktydzie. To jest ta metoda, którą dysponujemy, czyli to, co wiemy na pewno, to na pewno to wszystko zawsze w geologii jest w cudzysłowie, ale to, co wiemy z, z dzisiejszych metod badawczych, to to, że klimat na Antarktydzie się zmieniał, że temperatury fluktuowały to kilka stopni, ale przez krótki czas, a potem znowu spadały do temperatury mniej więcej takiej jak dziś to jest temperatura odniesienia, że morfologia czy geomorfologia kontynentu antarktycznego jest, pokazuje nam Antarktydę wschodnią i Antarktydę zachodnią, jakie odrębne fragmenty i różne fragmenty litosfery leżące na różnej głębokości zresztą. A to, co się dzieje na powierzchni, na przykład Elbrus, który jest aktywnym wulkanem w części Morza Rosa, czyli tam niedaleko stacji amerykańskiej, dostarcza nam pewnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji termicznej i plamy gorąca, która jest pod Antarktydą. Próbki skał, które mamy które znajdujemy na na, w marginalnych częściach kontynentu. One są dostarczane przez wody płynące przez, pod lodowcami. A I skąd wiadomo, że pod lodowcami płyną rzeki? To I wszystko, że są jeziora? To wszystko widzimy z owej metody radioglaciologicznej. W głębi lądolodu antarktycznego Kryją się jeziora w znaczącej liczbie. Myśmy kiedyś byli zdumieni, to było 50 lat temu, kiedy Rosjanie w Wierceniu wastok znaleźli jezioro, które nazwano zresztą Włastok, na głębokości niecałych 4000 metrów. To jest metrów. gigantyczne jezioro. To jest gigantyczne, ale takich jezior dzisiaj już widzimy, że jest multum. Jest mnóstwo jezior, które są ukryte w lodzie antarktycznym. Jak powstaje takie jezioro? Ono powstaje nie wskutek tego, że tam jest temperatura wyższa, ale wskutek ciśnienia. Jak ciśnienie nadkładu lodu jest wystarczająco duże, to lód. Na, na dole zmienia fazę ze stałej na płynną. I stąd te jeziora. Także mamy. A rzeki, które płyną? A rzeki, no jak z jeziora. Płyną. Ja wiem, że płyną. To znaczy wszyscy mówią, że płyną. Co więcej, wylewa się jedna cała czerwona. Więc... No i czerwone wodospady, krwawe. Krwiste, no tak, piste. Straszne. No od razu przychodzi mi na myśl taki smok, który, który pozera jagnię Jeżeli z jeziora. Woda ma dostęp poprzez pękania w lodzie do morza, to oczywiście ona popłynie i te, te, te rzeki wypływające z jezior uchodzą do oceanu spokojnego. W tym nie mamy to, to nas nie dziwi. Przez... Ale przepraszam bardzo, jeżeli temperatura na Antarktydzie waha się ta amplituda, jest od minus 60 stopni Celsjusza w głębi lądu, do minus 10 stopni na terenach takich zbliżonych do wybrzeża, to przecież jest ogromne, to jest strasznie zimno. To skąd ta woda płynna? Dlaczego ona nie zamarza? I dlaczego ona jest ciepła? To i, i słodka woda. Bo nie, to nie jest słodka woda. To jest, to jest słona Słod, woda? słodka woda, jest tylko na powierzchniach. I, i ze stopionych lodowców. I na przykład w oazie Bangera jest jezioro figurowe, które jest wypełnione wodą słodką i ono pochodzi z, powierzchniowej, z powierzchniowego topienia się lądolodu. A w rzekach słona? A w rzekach ona jest bardzo słona. Proszę sobie wyobrazić, najlepszym dowodem, to ostatnim, jest owa krwista rzeka, czy czerwona rzeka, wylewająca się z lodowca. Sprawa polega na tym, że wtedy, kiedy ona wypływa z lodowca, to ona wcale nie jest czerwona. Ona jest przeźroczysta. Ona dopiero od momentu zetknięcia się z atmosferą przybiera kolor czerwony. Co ma na to wpływ? Na to wpływ mają składniki tej wody. Tam są między innymi nanosfery, to są takie Submikroskopowe, mówię submikroskopowe, bo one są widoczne dopiero pod mikroskopem, transmisyjnym mikroskopem elektronowym. Kuliste ciała, które są takimi zolami. Zawierają trochę części organicznych, ale również całe spektrum różnych pierwiastków. I wśród tych pierwiastków jest żelazo. Ono jest nieutlenione. Właśnie dlatego, że w tych wodach pod podlodowcowych pod woda jest słona i nie ma w niej tlenu. To dlatego ta woda. Czyli nie wy... ma w nich życia. Nie ma w nich życia, tak. I woda wypływająca z lodowca napotyka tlen w atmosferze i wówczas to żelazo. Natychmiast się utlenia. I stąd jest ten. Czyli te wodospady polary. krwiste, to też z tego powodu, że żelazo. To jest o tym mówię. Właśnie Czyli o nie, tym nie mówię. Nie tylko to... rzeki, ale wodospady. Tak, tylko że tak no, ta rzeka, jak wypływa z lodowca, lodowiec. Granicą lodowca jest pionowa skała, pionowa ściana lodu. No to ona się ona wypływa z lodowca, wpada do oceanu i tworzy wtedy wodospad. I ten wodospad w tym miejscu zmienia barwę na czerwoną. To zostało odkryte 100 lat temu. Już tylko nikt nie wiedział, dlaczego tak się dzieje. Dopiero ostatnich, nie wiem, dwa lata temu czy rok temu, w jednym z ośrodków naukowych, to chyba Liwi tak się nazywał, naukowiec, który, który prowadził badania nad składem tej wody, to on znalazł pierwsze nanosfery i on przypisał zmianę koloru tej wody na czerwony wskutek utleniania żelaza, który w tych nanosferach jest. Nanosfery nie były wykrywane wcześniej, bo nie było aparatury stosownej, a poza tym szukano zwykle minerałów czy frakcji stałej, czyli Kryształów, które są identyfikowalne metodami spektroskopii, na przykład rentgenowskiej, czy, czy, czy innymi metodami. W każdym razie tych nanosfer nikt nigdy nie szukał. On wpadł na pomysł, żeby poszukać poza minerałami i znalazł właśnie takie ciała, które nie należą do kategorii minerałów. Ale to musi być taki obraz horroru ta czerwona. Rzeka Poroca po bielusieńkim lodzie, śniegu białym. Czy to nie jest jednak zdumiewające, że przy tych temperaturach dochodzących do minus 60 stopni płynie, płynie woda? Przecież to przeczy prawom fizyki. Wręcz <grytanie> przeciwnie, to jest czysta fizyka. W ogóle, powiem pani tak: woda to jest jakiś cud we wszechświecie. Właściwości fizyko -chemiczne. Wody nie znajdują swojego odpowiednika w żadnej innej substancji na, znanej nam. Wszystkie mają pewne prawidłowości, to znaczy pewne cechy fizyczne, które można wywieźć z budowy kryształu czy z, z, z budowy mineralogicznej. Woda to jest zupełnie inna postać. Inna postać substancji. To, jest, to nie jest gaz, to nie jest to znaczy ona w formie oczywiście owej wody, między 0 a 100 stopni. Ma zdumiewające właściwości fizyczne. jedną z tych właściwości jest właśnie zdolność przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały, albo w parę, albo ze stanu stałego wprost parę, czyli sublimacja. Właściwości fizyczne wody są zupełnie niezwykłe. Cud natury. Cud natury, dlatego my jesteśmy cudem natury, bo 70%, może mniej, naszego ciała stanowi woda. Tak jest. I, I ta woda powoduje, że my byliśmy w stanie przejść taką ewolucję, że mamy dzisiaj znakomicie funkcjonujący organizm, który w ciągu sekundy w naszym mózgu Zachodzą reakcje biochemiczne i tworzą się nowe komórki, które, wiele z nich jest rakowych, jest zabijanych natychmiast przez nasze ciała odpornościowe. Nasz organizm jest niebywałą zupełnie maszynerią, tylko dlatego, że właśnie jesteśmy zbudowani z wody, białka trochę tłuszczą. I to jest organizm, który ma. Dzięki wodzie właściwości nadzwyczajne, ale jest kruchy bardzo. Dlatego, że woda ma taką właściwość, że w temperaturach między 35 a 40 stopni zachodzą w niej główne reakcje enzymatyczne. Enzymy działają tylko w wąskim zakresie temperatur. Dlatego nasz organizm ma 36,6 stopnia, dlatego że woda. W tej temperaturze jest najbardziej efektyw, efektywnym medium dla reakcji biochemicznych. Jeżeli byłaby niższa temperatura, nie dalibyśmy rady. Jak będzie wyższa, nasze białka ulegają destrukcji. Prawda? Czyli sami wiemy, że powyżej 42 stopni już białko się ścina, jest taka powszechna. powszechna ta. 35 i mniej 30 stopni to już jest. Pewien rodzaj hibernacji. Nasz organizm jest bardzo wrażliwy właśnie dlatego, że jest zbudowany głównie z wody. Wróćmy do tych tajemnic Antarktydy. Podobno pod warstwą lodu i śniegu o grubości 600 metrów kryją się niezwykle tajemnicze góry Gamburcewa. Oszacowano, że góry Gamburcewa są podobnej wysokości co Alpy. I najwyższe szczyty mają około 2700 metrów. Rozciągają się pasmem o długości około 1200 kilometrów. Są bardzo tajemnicze. Z jakiego powodu są takie tajemnicze, Panie Profesorze? Co tam się ukrywa? Co one ukrywają znowu? No więc one są tajemnicze ze względu na przypisywaną im tajemniczość. Tylko... Niestety, no, ja się, to, jest, to jest to, czego się bardzo boję, bo czasami taka prozaiczna prawda odbiegająca od nadziei na spełnienie czegoś, spełnienie się jakiegoś wydarzenia zupełnie niezwykłego i odzieranie z, z takiej otoczki tajemniczości jest często przykre. No, no ale co mam zrobić? No to muszę powiedzieć, no takie góry... Yy, Rzeczywiście one mają pewną cechę, której geolodzy nie rozumieją, ale to dlatego, że nie mogą się do nich dobrać. Widzimy je w obrazie radioglacjologicznym, czyli tym, tej, tych falach radiowych. Samo ich powstanie jest takie niejasne i przypisuje się plamie ich powstanie przypisuje się plamie gorąca, które od spodu naciera na kontynent antarktyczny, wynosząc ten fragment skorupy ku Na jednak coś nadzwyczajnego? To plamy gorąca mamy w Islandii, to jest plama gorąca. Na Hawajach jest plama gorąca. Na Vanuatu jest plama gorąca. No, ale nie na takim zimnym kontynencie. A, no, zima to jest tylko na powierzchni, a wewnątrz się gotuje. Mamy różnicę temperatur od 2600 stopni do temperatury 20 stopni na powierzchni. Ten spód, on reaguje na, na, na chłód, który powstaje na powierzchni, czasami do głębokości kilkudziesięciu kilometrów ale plama gorąca ona ma swoje korzenie w dolnym płaszczu i ona nie respektuje klimatu na powierzchni Ziemi. Ona robi swoje, wynosi do góry to, 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 tamto, wyniosła Islandię i dlatego mamy ryft śródatlantycki na powierzchni Ziemi, powyżej, to znaczy na powyżej poziomu oceanu. Widzimy ten ryft, bo wyniosła go plama gorąca. Gdyby nie ta plama, Islandia byłaby dzisiaj częścią Dna Atlantyku, nikt by o niej nie wiedział. A wyspa jest tylko dlatego, że taka plama gorąca, która być może powoduje również wynoszenie fragmentu skorupy antarktycznej ku górze i tworzenie gór obórcowa, również ten sam mechanizm odpowiada za, za powstanie tych góry, ale tego nie wiemy na pewno, bo tak jak powiedziałam, nie mamy próbek. Poczekamy, aż się stopi i wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Kolejna tajemnica, której pan profesor nie lubi, ale ja jednak będę drożyć, to to jezioro, o którym wspomniał pan profesor. Podlodowcowe jezioro Wastok. Ogromne, jak powiedzieliśmy. Lustro wody tego jeziora znajduje się 4 km poniżej lądolodu, a według obecnych szacunków maksymalna głębokość zbiornika to prawie 900 Metrów. Imponująca jest też powierzchnia, dlatego powiedziałam, że ogromne, gigantyczne. Jezioro ma szacunkowo długość 250 kilometrów, a szerokość 50 kilometrów. Czy to prawda, że to jezioro, Wastok, może być pełne form życia nieznanych dotąd na Ziemi? Co by to nie znaczyło? Jakieś dziwne rzeczy tam odkrywają. Naukowcy, badacze. Ja nie słyszałam o żadnej dziwnej rzeczy. Oprócz tego, że wyekstrahowano, czy no, znaleziono tam bakterie z tego jeziora, które ożywiono w laboratorium. Bakteria to jest rzecz na ziemi powszechna. Czy ona jest. Nieznana dzisiaj, tego nie wiem, ale zdaje się, że, że zaklasyfikowano ją, ją do jakiegoś gatunku bakterii. Bakterie żyją na powierzchni Ziemi prawie od 4 milionów, miliardów lat. I są, składają się również na nasze ciało, 2 kilogramy na to bakterie. Świat bakterii to jest trzeci czy drugi pod względem masy węgla, biomasy, czyli pod względem biomasy, rodzaj organizmów na Ziemi. Pierwsze to są rośliny. Mają 80% biomasy, to są rośliny. Zresztą Ziemia jest planetą roślin. Broń Boże, nie ludzi. Planetą roślin. Później właśnie idą bakterie, Grzyby, protisty, czyli wszystkie takie prymitywne, na pierwszy rzut oka, formy. Ale one mają w tym prymitywizmie, prymitywizmie mają swoją siłę przetrwania przez wszystko, co się wydarzyło na Ziemi do tej pory. A zatem mnie to nie dziwi, że wyciągnięto stamtąd bakterie. Nawet trochę bym był zdziwiony, gdyby tej bakterii tam nie było. Bakterie są, tak jak powiedziałem, powszechne. Jest powszechna taka wśród bakteriologów obawa, że topniejąca tak zwana wieczna, czy wieloletnia zmarzlina na, na Syberii uwolni pewne rodzaje wirusów i bakterii, które mogą napotykać w nas na znakomite siedlisko do rozmnażania się ze szkodą dla nas. To jest świat, w którym żyjemy. My jesteśmy tylko promilem tej biomasy, a rządzimy i tak, i tak i całą masą biologiczną na Ziemi. Potrafimy wybić wszystko, co się rusza do nogi, jeżeli tylko chcemy. Czy cokolwiek na Antarktydzie żyje pod tymi masami lodu, pod tymi co, lodowcami? Czy jakiekolwiek znaczy... formy życia tam istnieją? No oczywiście są. Czy to wszystko już tylko jest takie no, oczywiście są. były, umarłe? Ale one mogą być w pewnej i to znaczy, to jest życie takie zamrożone. Ono w momencie powrotu do temperatury otoczenia i do środowiska wodnego, zacznie żyć na nowo. Na przykład niesporczaki. To są organizmy, które wytrzymują suszę, daje się kilkudziesięciu lat albo jeszcze dłużej, wytrzymują radiację kosmiczną Tysiąckrotnie większą niż na powierzchni Ziemi. Wytrzymują również wysokie temperatury, bardzo niskie temperatury. I są, są przepiękne. Ale proszę zobaczyć, jest, tu jest tajemnica. o Po co organizmowi, który wyewoluował na Ziemi w normalnym toku tej ewolucji, takie właściwości, takie cechy. Po co odporność na promieniowanie kosmiczne? Przypadkiem? Czy on się wziął z kosmosu? No, widzi pani. Powiedział pan profesor, że w takim stanie zamrożonym tymczasem, przeczytałam, że pod lodowcem szelfowym Ross'a, nowozelandzki zespół naukowców pod kierownicą profesora Craig'a Stevensa, Odkrył, tam zresztą odkryto w 19 roku, że e, lód się topi jakieś mniej więcej 10 razy szybciej niż e, przewidywano, niż e, myśleli naukowcy, ale naukowcy tam się wwiercili w lód na głębokość 500 metrów, żeby dotrzeć do rzeki, która jest pod, pod tym lodem, i kiedy spuścili w odwiert kamerę, to obraz wypełniły małe, krewetkopodobne skorupiaki. Wcale nie nieżywe, tylko żywe. No, widocznie Ruszały mają się. Takie, takie, takie warunki, że mogą tam żyć. To znaczy, że jakiś ekosystem tam istnieje. Tak, to, zresztą Ważne. to jest stosunkowo blisko, blisko Morza Rossa, więc też mnie to specjalnie nie, nie dziwi. W łazie Bangera, jak mamy jeziora, to, to jest archipelag składający się z wysp i jezior. Te jeziora, ich poziom podnosi się i obniża w rytm pływów oceanicznych. To oznacza, że pod lodowcem Shakeltona, który oddziela Oazę Bangera od oceanu spokojnego, istnieje połączenie wodne, bo inaczej tych pływów na jeziorach o Bangera by nie było. To oczywiste, tak. No. Panie profesorze, dlaczego tak szybko zaczyna się topić Antarktyda? Doktor Christy Dow, współautorka badań z Uniwersytetu Waterloo twierdzi, że do tej pory wiadomo było, że niektóre regiony kontynentu topnieją szybciej niż inne, ale teraz okazuje się, że gigantyczne obszary Antarktydy topnieją bardzo szybko. I że grozi Ziemi kataklizm w związku z tym, bo jak powiedziałam na wstępie, ta ilość wody zamrożonej, zamarzniętej w tych lodowcach jest największa na, na całej kuli ziemskiej. I naukowcy twierdzą, że ten badany region, który oni badają, to jest wystarczająca ilość lodu, żeby w wypadku roztopienia poziom mórz. I oceanów podniósł się o ponad 4 metry. To jest coś niewyobrażalnego. 4 metry to jest tylko lodowiec Denmana. Lodowiec Denmana wypełnia najgłębszy... No bo już nie te 60 metrów, gdyby 60 wszystko stopniało. A, to jest co innego. 60 metrów to jest to, czego oczekujemy. Po stopieniu no ale to tak jak stopi cała Antarktyda. Tak, jak się stopi w ogóle wszystko. Dlatego, że Ziemia przez setki milionów lat nie widziała pokryw lodowych. I naturalny poziom A oceanu, właśnie. naturalny poziom oceanu to jest 60 metrów więcej. Taka jest prawda. I człowiek nic nie jest w stanie z tym zrobić. No jak może to zrobić? No, nic co nie zatrzyma zrobić? tego procesu? Mówi się o zmianach klimatycznych, mówi się o, o tym, że tutaj człowiek przykłada do tego rękę, że klimat na ziemi się zmienia i że grozi katastrofa, okazuje się, że to natura sama wie, czego chce. Tak, tak. Tylko że my ten proces przyspieszamy. przyspieszamy. To jest znowu kwestia czasu. Jeżeli go przyspieszymy, dołożymy naszą kroplę, która przeleje tę czarę, to my znajdziemy się w sytuacji środowiskowej, nie do pozazdroszczenia, bo na normalnej Ziemi, takiej jak była do, do końca mezozoiku, czy początku nawet kanozoiku, bieguny są wolne od lodu. I tam panuje klimat umiarkowany. Co się stało, że Ziemia zamarzła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, to jest temat na inną rozmowę. Ale jeżeli Ziemia wróci do tego stanu, i to wcale nie ze względu na naszą działalność, bo za miliony lat stanie się to z pewnością. I ludzi już nie będzie na no Ziemi. Nie wiem, czy będą, czy nie, ale to nie, będzie pewna I Jeżeli zasadzie. będą, to będą żyli gdzie? W dzisiejszych strefach biegunowych. Bo tam będzie. Razem z dinozaurami, klimat, które wrócą. Tam będzie klimat, w którym przyszliśmy na świat. Pozostała część Ziemi może być. Zbyt gorąca. I trochę nie, nie, nie jestem zwolennikiem takiej, takiej właśnie narracji, że oto lodowy lut Antarktydy topi się w dramatycznie szybkim tempie tak i zaraz naukowcy. się coś stanie. Tak mówią na Ale ja, ja im wierzę. Tylko, że. Alarmują wręcz. Dobrze. No, tylko co zrobić? Właśnie tego nie wiem, ale to jest zupełnie znowu inna sprawa. Dlatego, że my próbujemy zahamować wzrost dwutlenku węgla w atmosferze, widząc w tym całe remedium. A remedium jest jeszcze głębiej ukryte. Ono jest ukryte w nas. My musimy zapanować nad czymś, co towarzyszyło nam od dziesięcioleci, czyli ciągły wzrost. Gospodarczy. Jeżeli będziemy kontynuować, to prędzej zginiemy w zatrutym środowisku, aniżeli ugotujemy się od zimne, od gorąca. A czy pan profesor sobie wyobraża, że człowiek może przestać rozwijać gospodarczo każdą dziedzinę życia? Nie. Dlatego myślę, że to jest droga do katastrofy. My szukamy w tych lodowcach Antarktydy swoistego excuse, że trochę. Zmieniamy optykę po to, żeby nie musieć zmieniać naszego stylu życia. I usprawiedliwić. Usprawiedliwić. To brakowało mi tego słowa. To swego, w takiej narracji szukamy usprawiedliwienia, że coś się dzieje poza nami, popatrzcie, jak to topnieje, zróbcie coś z tym klimatem, zróbcie z tym, coś z tym CO2. Człowiek nie zrobi nic z tym CO2, dlatego że biznes zawsze wygra. Z narracją ekologiczną. I ze zdrowym rozsądkiem. On biznes sobie wywiesi transparent. Ekol jestem ekologiczny. Bo taka jest potrzeba chwili. Ale codziennie będziemy kupować nowe t-shirty, buty, samochody, zabawki, to, tamto i to. Swego czasu przeprowadzono taką ankietę wśród w społeczeństwie amerykańskim. Zapytano Amerykanów, i to było bardzo szerokie badanie. Czy klimat na Ziemi ulega ociepleniu? Ponad 50% Amerykanów powiedziało, że tak. A drugie pytanie brzmiało, czy to jest Twój problem? Czy ty czujesz, że to jest zagrożenie dla Ciebie? Tyle samo odpowiedziało, że nie. Dlatego, że u nich, w ich świadomości, to się dzieje w telewizorze. A on wstaje rano i ma to samo, co miał wczoraj. U niego się nic nie zmienia. Czyli on jest biernym obserwatorem czegoś, co jest światem zewnętrznym, i on uważa, że ten świat zewnętrzny na niego nie ma wpływu. I to jest pewien dramat, to jest swego rodzaju, nie wiem, schizofrenia. My rządzimy tym światem, do tego doszło. Za mojego życia przybyło nas na Ziemi ponad 5 miliardów ludzi. Jak przychodziłem na świat z końcem lat 40. To było niecałe 3 miliardy. Teraz mamy 8,5. Niezauważenie urośliśmy w niebywałą siłę, która zmienia wszystko dookoła, ale moje zainteresowania zawodowe. Często przywodzą na myśl jakąś katastrofę typu meteory Tungu, może nie tunguski, ale, ale asteroid lub na przykład. Żebym był świadkiem czegoś no nie, tak jest to wspaniałego, że takiego wspaniałego wydarzenia o charakterze kosmicznym. No, wiem, że dostanę pewne mnóstwo hejtu, ale na koniec. Jakbym coś takiego zobaczył, to byłbym chyba szczęśliwy. I to byłby rzeczywiście koniec, tej <noise> Był profesorii. taki film rok 2000 i tam jeden z bohaterów uwziął się, żeby zginąć w wybuchającym wulkanie Yellowstone Park. I nie chciał się dać ewakuować, bo chciał to przeżyć. Być może... We mnie jest coś podobnego. Wróćmy, wróćmy na Antarktydę na koniec. To jest też zastanawiające, że pierwsi ludzie zobaczyli na własne oczy Antarktydę dopiero w XIX wieku, co wcześniej było niewiadomo. Dopiero w XIX wieku ludzie tam dotarli. W 1820 członkowie rosyjskiej wyprawy Fabiana Bellinghausena i Michaiła Łazariewa na okrętach. Wastok i Mirnej jako pierwsi ujrzeli brzeg kontynentu ściślej lodowca szelfowego, a w 1898 dopiero miało miejsce pierwsze zimowanie u antarktyckich wybrzeży i to była belgijska wyprawa antarktyczna. Potem Członkami, a zresztą to czy warto podkreślić, bo członkami tej wyprawy belgijskiej byli Polacy. Dobrowolski i Arctowski. Tak jest, czyli Henryk Arctowski i Antoni Bolesław Dobrowolski. Imię Arctowskiego nosi Polska Stacja Badawcza na Antarktydzie, tam gdzie Pan Profesor był? Nie. Nie? Arctowski jest na Szetlandach Południowych, czyli to jest tam, gdzie się kończy Półwysep. Ja byłem po drugiej stronie bieguna. Stacja Ach, tak. Dobrowolskiego jest w Łazie Bangera. Ach, tak. I proszę powiedzieć teraz, co Pan tam na własne oczy zobaczył? Czy prowadził Pan jakieś badania, czy tylko chodziło o y, doprowadzenie do stanu używalności tej, tej stacji polskiej, czy coś pan tam odkrył? No, nasze zadanie było polegało na tym, żeby. Doprowadzić tę stację do takiego stanu, aby tam kolejne wyprawy Polaków mogły spędzić parę tygodni, czyli stację rewitalizować. Żeby ją zrewitalizować, trzeba było zabrać stamtąd śmieci, a przywieźć tam nowy sprzęt, zorganizować wszystko tak, żeby ci, którzy przyjdą do stacji, mieli ciepło, mogli mieć wodę, żeby mieli co jeść, na czym ugotować, żeby mieli prąd. I to wszystko zrobiliśmy. A oprócz tego przeprowadziliśmy badania testowe, bowiem stacja dobrowolskiego, w moim pomyśle, ma być stacją zrobioną czy działającą na, na analogię stacji marsjańskich. Jednym słowem, ma być autonomiczną i automatyczną stacją pomiarową, zbierającą dane sejsmiczne, magnetyczne. Meteorologiczne, jonosferyczne. A zatem celem było to, żeby przeprowadzić badania testowe i powiedzieć, słuchajcie, w tym miejscu możemy mierzyć pola geofizyczne, a pomiary tych pól w tym miejscu mają niezwykłą wartość naukową. Dlatego, że jest to miejsce pozbawione jakichkolwiek zakłóceń ze strony człowieka. Nie ma żadnych zakłóceń antropogenicznych. Jest daleko od szumów oceanu, 70 kilometrów, a zatem fale sejsmiczne pochodzące od falowania nie zakłócają pracy sejsmometrów. Można tam ustawić sejsmometr, który będzie zbierał informacje sejsmiczne. Które pomogą, nie, nie rozwiążą tego problemu. Na, na Antarktydzie jest ledwie kilka stacji sejsmicznych postawionych na gruncie, czyli nie na lodzie, tylko na skałach. To jest zupełnie inny rodzaj pomiarów. I tam wykonaliśmy pomiary testowe z wykorzystaniem sejsmometru szerokopasmowego i wykazaliśmy, że ta fale sejsmiczne, które przychodzą do tej stacji, mają bardzo dobrą jakość. Są pozbawione zakłóceń i są co więcej falami, które dotarły do nas podróżując przez dobre kilka tysięcy kilometrów ze środkowego Pacyfiku, ze strefy, ze strefy sejsmogenicznej na strefie w subdukcji płyt w obszarze pacyficznym. Jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie ogromne, dlatego że ma znaczenie wielostronne. Naukowe, dlatego że to jest jedna z nielicznych stacji na Antarktydzie. Mówiliśmy, że Antarktyda jest kontynentem, kontynentem nieznanym, i każda informacja, każde dane naukowe pochodzące z tego kontynentu ważą dzisiaj bardzo dużo. Czyli przede wszystkim wiedza naukowa. Druga to jest obecność Polski na Antarktydzie. Obecność Polski w badaniach polarnych. Kiedy Naprawdę niewiele krajów może sobie pozwolić na to, żeby prowadzić systematyczne obserwacje przyrodnicze na Antarktydzie. Polska należy do jednego z tych krajów. Nas nie stać na to, żebyśmy polecieli na Księżyc, nie mówiąc o Marsie, ale na Antarktydę możemy się porwać, możemy coś zrobić i zaistnieć. Tej grupie rozwiniętych krajów, które takie zaawansowane badania prowadzą, i to był również cel naszego wyjazdu. Wracam do pytania, panie profesorze, a co się stanie, jeżeli to się tak stopi, w tak znacznym stopniu, co zostanie na ziemi, co zostanie zalane, a co będzie tą arką Noego, na której ludzie mogą przetrwać? Dlatego wspomniałem, że topnienie do lodu Antarktycznego ma wymiar ma skalę, geologiczną skalę czasu, a nie, nie, nie historyczną. Jeżeli to się stopi, to Ziemia wróci do stanu, w którym była zawsze. Ten stan, który jest obecnie, jest stanem wyjątkowym. W tej chwili mamy zlodowacenie globalne, gdzie obydwa bieguny pokryte są lodem. Taka historia. I tak, takie, te, takie zdarzenie w historii Ziemi jest absolutnie wyjątkowe. My żyjemy, przeszliśmy na świat w wyjątkowych czasach, jesteśmy dziećmi chłodu. Pierwsze takie zlodowacenie miało miejsce 2 miliardy lat temu. Drugie takie zlodowacenie miało i, mniej 600 milionów lat temu. Teraz mamy trzecie zlodowacenie globalne. Już nie zamarzł i, równik, bo Słońce w międzyczasie zwiększyło swoją moc i e, dostawę energii słonecznej do Ziemi. Ale ten wyjątek, to wyjątkowe zdarzenie w postaci zlodowacenia globalnego, to jest efekt ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, trzydziestu milionów lat, a nawet... 5 milionów lat, kiedy zaczęła rozwijać się pokrywa na Oceanie Antarktycznym. Ziemia systematycznie się oziębiała. Jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, to jest zupełnie osobna sprawa, na zupełnie inną audycję, ale mogę powiedzieć własne zdanie. Uważam, że przede wszystkim winne są, za, czy to jest, za tym ochłodzeniem, stoją przede wszystkim rośliny, stoi orogeneza alpejska i stoi. Cieniejąca, powoli, ale systematycznie atmosfera. Dzisiejsza atmosfera, ciśnienie dzisiejszej atmosfery to jest jeden bar. Na początku było 60 barów, czyli to było na początku historii Ziemi, 4 miliardy z okładem. Lat temu to było ciśnienie i była atmosfera gęstości, taką jaką mamy na Wenus mniej więcej w tej chwili. Atmosfera systematycznie cienieje, czyli się rozgęszcza. Wywiewana wiatrem słonecznym to jest naturalny proces. Atmosfera sama w sobie jest gazem cieplarnianym. Gdyby nie było atmosfery, to mielibyśmy tutaj temperaturę w tej chwili minus 15 stopni. Ale ona jest gazem cieplarnianym sama w sobie. Nawet bez dodatku dwutlenku węgla. Bo ten dwutlenek węgla, co też może być zaskoczeniem, jest w tej chwili najniższy w historii Ziemi. Te 300, 400 ppm, które mamy, mają się nijak do tysięcy ppm, jakie były jeszcze pół miliarda lat temu. Czyli dwutlenek węgla z atmosfery jest skonsumowany stale przez kogo? Przez rośliny i przez procesy abiotyczne, które rozwijają się na kontakcie pomiędzy y, y, litosferą i atmosferą. W tych reakcjach chemicznych dwutlenek węgla jest zabierany z atmosfery. Jeżeli rośliny się rozwijały, a orogeneza alpejska rzeczywiście jest ogromna na ogromną skalę, to wówczas dwutlenek węgla z atmosfery znika. I gdyby zniknął kompletnie, to wtedy w ciągu kilku tygodni pewnie życie na Ziemi by zamarło. Dlatego, że rośliny są podstawą łańcucha pokarmowego. Bez roślinności nie ma w ogóle życia. Jeżeli roślinność nie miałaby dwutlenku węgla, no to przepraszam bardzo, co my mamy jeść? Roślinami karmią się wszyscy. Więc proszę Pani, tak czy owak, przyszłość przed nami jest dobrze ilustrowana takim żartem rysunkowym, który kiedyś wpadł mi w oko. Stoi duży taki bałwan. I mówi do całej rzeszy małych bałwanków, które siedzą przed nim i on przemawia z trybuny i mówi, nie martwcie się, uśmiechajcie się, przyszłość przed nami jest ciepła i słoneczna. Bardzo dziękuję naszym gościem. Był profesor, doktor habilitowany Marek Lewandowski, geofizyk, geolog, paleomagnetyk z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Magnetyzmu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Panie ja profesorze. dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom, wszystkim darczyńcom. Dzięki wam mogę realizować audycję w cyklu Klub Ciekawych Wszystkiego. I teraz zgodnie z obietnicą imiennie podziękuję każdemu z was. Monika Mazurek, Arkadiusz Bąkowski. Konrad Krzysztofik, Łukasz Malinowski, Radek Rębiś, Marek Gawron, Michał Kasperczak, Monika Popławska, Artur Gdula, Patrycja Turek, Waldek Czeszel, Ala Bębenek, Tomasz Czukiewski, Andrzej Bartmański, Michał Szeliga, Wojciech Dudka, Jacek Dubicki, Marcin Czyryca, firma White Rabbit, Marcin Lew Skalski, Maciej Więcek, Robert Witosławski, Iwona Rachuna-Woźniak, Żaneta Szoka-Koziejko, Magdalena Maszlanka, Ion Tichy, Mateusz Droszcz, Michalina Znaniecka, Sławek Kuliś, Krzysztof Ratnicyn, Jacek Tarasiuk, Piotr Zabadala, Roma Bart, Jacek Duma, Mariusz Szymukowicz, Anna Zawiśla-Gwoźniak, Piotr Soczewski, Łukasz D., Aleksander Czołnik, Piotr Siubka, Martyna Turnał, Małgosia Raszewska, Justyna rajewska Majszak, Martyna Makosa, Anna Nowicka, Michał Sobianek, Maciej Hajdul, Michał Henryk, Anna Szeliga, Bartosz Walter, Jerzy Sienkiewicz, Jakub Dudek, Michał Malinowski, Marcin Koprowski, Joanna Clark. Magda Michalak-Harun, Izabela Korzeniowska, Michał Szwarc, Wojciech Zawada, Dorota Oleksyn, Grażyna Mazur, Paweł Tarnik, Mateusz Bajda, Marian Myśliwiec, Marek Twardowski, Marcin Fus, Jacek Staniewski, Wojciech Kaczmarek, Jar Kuj, Arek Szypicyn, Marcin Krupa, Robert Felman, Leszek Ciopiński, Marek Kosmala. Wszystkim Państwu, patronom, darczyńcom, a także tym anonimowym, których też jest kilkoro, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wybrane przez siebie sumy mogą Państwo wysyłać na konto. Przypominam patronite.pl. Ukośnik KLCW. A do Waszej dyspozycji jest adres mailowy klub.ciekawych.gmail.com. Zapraszam na stronę podcastu klcw.pl. Zajrzyjcie tam, gdzie są posty. Trzeba wejść w posty i tam są wszystkie audycje. A także na stronę Facebooka, YouTubea, klub Hanny Marii Gizy. Audycje znajdziecie także na portalu Spotify. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz, profesorze, dziękuję. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.